Dzień dobry, dzień dobry. Dzień się dzisiaj zapowiada cudny. Ja właśnie wpadłam do pracy. Jest grubo, grubo, dużo jeszcze przed otwarciem, bo przeważnie tutaj jestem tak z półtorej godziny przed, ale właśnie to jest taki dobry czas na to, żeby ponagrywać na Instagramie, poszykować zamówienia, czy właśnie ponagrywać na YouTube'a. I chciałam wam pokazać, bo tutaj o poranku jest przepiękne słońce. Tutaj bardziej pomiędzy no w sumie odkąd tylko wschodzi słońce, o może w ten sposób, bo tak mówię o tej porze takiej wiosenno-letniej tak naprawdę, to do mniej więcej godziny tak 10-11 jest tutaj piękne słońce, które pada na zabawki i chciałam wam pokazać, że to jest jeden z piękniejszych widoków, jaki zawsze zastaję w pracy, czyli właśnie słońce padające na te piękne wszystkie rzeczy. A właśnie a propos piękna rzeczy, to dzisiaj chciałabym wam pokazać, jakie nowości poprzychodziły, bo mamy kilka nowych firm i między innymi są zabawki, które są robione z trzciny cukrowej, ale to wiecie, ona ma taki, to jest tak jakby plastik, bo to jest bioplastik tak zwany, więc to jest tak jakby wytrzymałość plastiku i wszystko, tak wiecie, jak stukamy to jak plastik, ale właśnie jest turbo biodegradowalne i to jest cudowne, bo te rzeczy są piękne po prostu. Ale mamy na przykład markę Kids Room, która robi śliczne plecaki. Powiem wam, że dawno nie zachwyciłam się jakimiś takimi właśnie tekstyliami czy plecakami. One mają przepiękną fakturę. No i oczywiście jest tego więcej, nie? Tutaj mamy taką półeczkę, no na tą chwilę, bo planujemy ją położyć tam, żeby było bliżej wejścia. Ale one są, spójrzcie, tak cudne. Ten jest taki fajny też boho, ten chłopięcy w smoki, tutaj mamy różowe tęcze na przykład, ten jest fajny też z serduszkami, z takimi skórkowymi elementami, tu są różowe zebry, fajne, o zobaczcie, to jest taki khaki kolor i tyle, jeżeli chodzi o tą dostawę tych plecaków na tą chwilę, a pokażę wam właśnie te bio rzeczy, one są przepięknie pakowane. Zobaczcie, to jest na przykład, i to jest autentycznie nie tylko do zabawy, ale i do normalnej pracy w kuchni. Mamy fajną trzepaczkę, wykrawaczki do ciasteczek, tutaj mamy do zabawy w piasku, w wodzie, na tym też normalnie dzieci mogą jeść, normalnie tego używać. Także no ja jestem tym mega zachwycona, sporo właśnie też zabawek. Patrzcie, jakie ładne kolory, naprawdę. Tutaj mamy w wersji właśnie z tą zieloną wywrotką, a tutaj jest z błękitną. Nie wiem, która mi się bardziej podoba. Co sądzicie? Która wam? Tu jeszcze. O! Tu. Ła! Jak świeci to słońce! Także tak niedobrze. Tu jest jeszcze zestaw, który jest do sadzenia. Tu mamy dwie zielone doniczki. Ojeju, jak razi! Ale no ja uwielbiam takie słońce, absolutnie mi to nie przeszkadza w niczym, wiecie? Tutaj mamy jeszcze dwie doniczki i możemy na przykład z dziećmi, oprócz tego, że możemy kwiaty sadzić na przykład na balkonie, to możecie teraz w kuchni, czy to jakąś bazylię, czy szczypiorek, czy rzeżuchę na przykład, jak najbardziej. No i dużo rzeczy nam wróciło z francuskiej firmy. Czy to Moulin Rouge, czy Buki. Tu na przykład mamy wymienne bajki, te do projektorów. Już zaraz wam pokażę, bo może są takie osoby, które nie znają tych projektorów, a to jest po prostu fantastyczne. I można sobie właśnie kupić taki zestaw, gdzie są trzy dodatkowe dyski. Spójrzcie, projektor wygląda tak, jest to taka latareczka, która po prostu może służyć jako latarka, więc możemy się bawić w teatr cieni, czy no po prostu w odkrywców, ale mamy też właśnie dyski. I na każdym tym kwadraciku mamy, o zobaczcie, jeden pasek, to jest jeden właśnie dysk. I tutaj akurat mamy zwierzęta różne i przyrodę, ale możemy też mieć bajki, z czego przede wszystkim słynie ta firma Moulin Rouge. Te różowe najczęściej nam się sprzedają, jeżeli chodzi o dziewczynki. O, zobaczcie. Tutaj na przykład mamy 5 dysków. W takich mniejszych mamy po 3 dyski. Tutaj też mamy po 5 dysków i możemy sobie tam chować później różne skarby, dodatkowe dyski. Czekajcie, to zamknę i wam pokażę. Na przykład, o,
Tutaj mamy jeszcze, oprócz tych dysków z bajkami, mamy jeszcze bilety na przedstawienia, a także takie karteczki do zapisywania różnych tam swoich notatek. Więc no to jest po prostu bestseller i taka fajna alternatywa do wieczornego czytania książki, ale też naprawdę super się sprawdza na prezent. Z takich ciekawych rzeczy też walkie-talkie, bardzo dobrej jakości dźwięku, łatwy w obsłudze i do 3 km ma zasięg. Tutaj na przykład jest taka śmieciarka, którą trzeba samemu złożyć i ona jest zdalnie sterowana i właśnie pilotem jest ta nasza wiertarka, którą musieliśmy przywiercić, wiecie, te wszystkie śrubki. Także to jest, no, tak fajne, tak naprawdę wymyślone sympatycznie, że tutaj się żaden element nie marnuje, nie mamy dodatkowych właśnie pilotów czy czegoś. To jest też fajne, takie niezobowiązujące. Jest rekin, który ma wyrzutnię tutaj w dupce i wystrzeliwuje te kulki właśnie w tarczę, więc dużo osób czasami przychodzi do nas po jakąś drobnostkę, na przykład dla chłopca załóżmy, więc biorą joja, kalejdoskopy, ale to też będzie taka fajna propozycja. Z takich większych rzeczy mamy na przykład wykrywacz metalu i to taki solidny wykrywacz, nie jakaś popierdółka, która piszczy nam cały czas. Tutaj na przykład mamy pinball, który trzeba samemu sobie złożyć, więc to też nie jest taka prosta sprawa dla trochę starszych dzieci. No i później to jest jako gra. Z fajnych, a oczywiście jajka te do rozłupywania z firmy Buki. Tutaj w każdym jajku jest inny dinozaur, mamy ich 12. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Mamy ich 12. Ło, jak mi to światło prześwietla, ale nie, ja się bardzo cieszę z tego słońca. I to jest taki naprawdę hit, bo też jako drobnostka, czy takie fajne popołudniowe zajęcie dziecka, no to się super sprawdzi. Wróciły do nas planety, czy to właśnie w takiej wersji dużej, czy te pojedyncze. One świecą w ciemności, można je przykleić do sufitu, czy na przykład do ściany i no dla fana kosmosu to będzie po prostu rarytasik. Jeżeli chodzi o inne takie super bestsellery, to jajka, które wrzucamy do wody i one rosną nam, rosną i rosną, pęcznieją, pękają w trakcie tego wzrostu, a później wychodzi z nich dinozaur, wykluwa nam się. Także to jest dla, no, czy ja wiem, czy cierpliwych dzieci, tak bym rzekła. Nie, to już nawet dla trzylatków kupują takie, takie rzeczy, więc no, to jest strasznie fajne, bo wiecie, dziecko się nie może doczekać. Chodzi, tyka i to jest nic złego, jak najbardziej można w ten sposób tą formę przeprowadzać. No i to są też fajne projektory. To też jest ta firma Buki, od tych ciekawych tutaj wszystkich wykrywaczy. I to są projektory. I co jest ciekawe w tych projektorach, tutaj również mamy latarkę. Ona jest taka sama jak w tym Moulin Rouge, w tych bajkach. Tylko, że tutaj mamy dyski z prawdziwymi, realnymi zdjęciami, czy to zwierząt, czy właśnie są to takie, wiecie, bardzo mega prawdziwe slajdy. Ale ciekawostką jest to, że tak, te projektory kosztują tam około 20 zł, tak, 30 zł mniej, a pasują do nich również te bajki z Moulin Rouge, bo to jest ta sama wielkość. Także to taki mój tip, gdyby Wam się coś podobało z tych rzeczy, no to są. Tutaj się odwracam na tą półkę, bo z nowości poprzychodziły do nas innego rodzaju szkatułki. O, na przykład przy okazji posłuchać, jak gra. Mamy również pacynkę czerwonego kapturka. Wilka dżentelmena to chyba znałyście, bo Andrzejek też go ma i on jest naprawdę, och, cudny. Pod tym swoim kubraczkiem ma kamizelkę i to taka, wiecie, w kratkę, więc on naprawdę jest mocnym dżentelmenem. No i możemy już sobie do całego zestawu również mieć kapturka. Takich bardzo ciekawych rzeczy jeszcze kreatywnych, co będziemy na pewno mocno polecać w podróż, czy to samochodem, czy samolotem, ale to w ogóle też tak, że jako taka drobnostka, to są kalkomanie. To jest firma Moulin Rouge, bo do tej pory były tylko takie kalkomanie bardziej kolorowe, dziecięce. A kalkomania polega na tym, że mamy tutaj planszę, mamy folię i tą folię przykładamy. Na przykład jeżeli chcemy, żeby nam został, no załóżmy obrazek drzewa tego, który jest na górze, więc przykładamy i odbijamy, tak jakbyśmy chcieli zamazać ołówkiem czy kredką właśnie tą postać, czy właśnie to drzewo, ten element i on nam zostaje na tej planszy. Mega fajne, bo takie bardziej estetyczne, takie bardziej minimalistyczne.
leci mi wszystko. Bardziej minimalistyczne zahaczyłam. Czasami tak jest, wiecie, na Instagramie, jak ja coś pokazuję i tutaj mi coś gdzieś runie. Co prawda, tu mamy, zerknijmy. Ciężko jest. Może nie w tamtą setkę, w tą. O. To przeważnie bardzo rodzice uwielbiają te wszystkie kalejdoskopy, pryzmaty. Już wam pokazuję, jak wyglądają, tylko chciałabym teraz tym rękawem tutaj nie zgarnąć tego rykoszetem. Pokażę wam, jak wyglądały te wcześniejsze kalkomanie. To były te, na pewno je znacie, na pewno pamiętacie. My mieliśmy to w kalendarzu adwentowym chyba ze 3 lata temu, ale ja to wielokrotnie pokazywałam na Instagramie, bo to jest taki produkt, który no super się sprawdza. To jest na coś takiego ciekawego dla dzieci, czego jeszcze nie znają. Nie dam jakieś kolorowanki, rysowanki, wydrapywanki, tylko właśnie kalkomania. I z dzisiejszych rzeczy jeszcze jest sporo do wysłania myszek. Na pewno kuchnia, na pewno, no kilka stąd. Znaczy, takich myszek jak tutaj widzicie, tylko one będą bardziej brane stąd. I tutaj muszę zrobić porządek, bo w sobotę było tak dużo dzieci i one właśnie uwielbiają te myszki sobie brać do rączki. Czy chcieć je nawet wziąć do domu, ale jak jest ten wybór, to niteczka, to sobie grzebią, wygrzebują, na przykład nie chcą tej, tylko chcą którąś tam z końca, prawda, więc to jest takie też dość trudne. Poszedł na pewno ten wózeczek, na pewno też trojaczki, tylko te trojaczki są w pudełku, tam jest na pewno jedno pudełko, a tutaj też są, zobaczcie, one tak fajnie wyglądają i Andrzejek też ma takie trojaczki i widzę, że mocno nam się myszki przerzuciły ostatnio. Wiecie co, no weszła nowa kolekcja. I z tej nowej kolekcji zamówiłam dużo tych rzeczy, bo na przykład nie zamówiłam, załóżmy, tam 12 tych myszek, tylko zamówiłam ich ponad 60, więc każda taka myszka też kosztuje ogrom pieniędzy. I teraz tak, kupiłam 3 takie myszki, bo były 3 w kolekcji. Do tego jeszcze można było dokupić osobno ubranka. W sensie mamy, jeżeli macie już jakąś myszkę, no to możemy tylko dokupić taki mały pakiecik i właśnie na przykład takie ubranko w tym pakieciku jest. Do tego różnego rodzaju dodatki i to zawsze musi być taka mnoga ilość, to nie można jedno czy dwa na przykład, 2 to lodówki można kupić, ale o nie idę tam, bo mnie będzie prześwietlać, ale na przykład jeżeli kupujemy czegoś, co jest no takie małe, jak łóżko, jak jakieś tostery czy coś, no to kupujemy wtedy 6, 8, bo po prostu tak jest pakowane zbiorczo, no i tak się kupuje u tego dystrybutora tutaj. Więc no teraz muszę siąść, zaraz odpaliłam komputer i uzupełnić myszki, bo są takie braki, ale bardzo się cieszę właśnie z tych rzeczy, które teraz poprzychodziły. Jeszcze wam tutaj pokażę, bo sporo wam pokazywałam ostatnio, na pewno zegarki widziałyście, ale przyszły też nowe na przykład okulary i to będzie taki troszkę większy rozmiar dla dzieciaków, bo niby od 6 miesiąca, ale na przykład wreszcie się cieszę, że będzie coś dla dzieci, które mają takie pucki słodkie, bo rodzice wtedy wybierali większy rozmiar tych miśków, który jest przeznaczony dla rocznych dzieci do 2 lat, a nie 0-2. Więc no to będzie też taka bardzo fajna alternatywa. No i one też mają z tyłu ten paseczek taki, że dziecko bardzo często bierze tak w dół, ściąga okulary, a to po prostu uniemożliwia zgubienie ich, prawda? I z takich nowych rzeczy, no to portfeliki nam poprzychodziły, ale to chyba też wam pokazywałam, nie? Kalejdoskopy, joja metalowe, co jest takim czymś dla mnie innym, bo przeważnie joja do nas przychodziły drewniane, także fajnie, naprawdę to mi się podoba, powiem wam. I jeszcze przyszły do nas też takie gierki. O, kuleczka do dołeczka, ale lewą ręką to ja nawet nie widzę, bo w ogóle patrząc tutaj, ja nawet nie widzę, gdzie są te dołeczki. One są tutaj pozabezpieczane, żeby to się, no jeszcze jedna, żeby to się tutaj nie porysowało. Nie, będzie dookoła latać, dobra. Nieważne, niech ona sobie tam leży bezpiecznie i będzie gitar. No, także to jest właśnie z takich małych nowości, a z większych sporo rzeczy do piasku, do wody poprzychodziło. O, właśnie widzę, że świetnie metki się nie trzymają tego, bo tylko dotknęłam, a nie wiedziałam, że tam jest metka i już mi to zlazło. Wersja różowa, wersja taka szaro-niebieska i tutaj mamy łyżkę do robienia lodów. Tutaj są 3 rożki jako foremki, więc
wreszcie dzieci nie będą musiały was karmić foremkami normalnymi, tylko będą miały normalną łyżkę, foremkę do lodów. Także to jest to. Tak próbuję jeszcze wyłuskać, co nowego tutaj. Kubeczki na przykład, to też jedna z naszych fajniejszych nowości pastelowa. Łódeczki. Jak widzicie, tutaj te łódki są w ogóle w papierowym, tylko takiej obwolutce, nie ma żadnego dużego opakowania, więc naprawdę te firmy tak teraz mocno stawiają na to, żeby to było takie ekologiczne i zero waste. A i jeszcze a propos kąpieli, przyszło do nas sporo różnych soli. Sole, które dzieciaki uwielbiają, to są te, one są w dwupakach i rodzice też je uwielbiają, bo w ogóle wszystkie sole z Dresnera są wegańskie i one nie uczulają. Nawet jak dzieci mają AZS-y i różne problemy skórne i na przykład mamy chcą wypróbować tą sól na katar i przeziębienie, bo ona jest z koprem włoskim, no to śmiało biorą, mówią, że totalnie nic się nie dzieje. I właśnie tak samo dzieje się z tymi produktami. Tutaj na przykład mamy dwie saszetki z pomarańcza marakuja, tutaj mamy truskawkę, mamy borówkę. One są też w dużej wersji, która moim zdaniem lepiej się opłaca. Chociaż wiecie, na próbkę jak się bierze, no to wiadomo, można to. Ale to na przykład kosztuje 39 zł i wręcz nie da się tego zużyć, bo tam jest taka łyżeczka, którą się wsypuje i wiecie, zawsze wsypuje się z takiego pojemnika mniej, aniżeli z saszetki, bo saszetkę, no to tam całą się wrzuca, nie? No, a tutaj jeżeli chodzi o te, to z tego się robi jakaś taka fajna pianka i to podobno dużo jest tej piany. Ja jeszcze tego nie testowałam, jeszcze nie widziałam, ale jest właśnie taka różowa wersja, fioletowa i cytrynowa i w ogóle one mają też fajne nazwy, bo to jest na przykład Easy Peasy, Lemon Squeezy. No, to też przepięknie pachnie. No mamy tutaj sporą ofertę właśnie. Wow! O, wszystko mi dzisiaj leci. Ach, ten poniedziałek. Wezmę sobie tutaj. Ach, ten poniedziałek. Muszę sobie zrobić kawę. Wiecie, jak tutaj jeszcze dobrze 9:00 nie ma. O, dobra, mamy to. To jak tutaj człowiek ma cokolwiek mówić, pokazywać i dobrze się trzymać. A, moją ulubioną solą ze wszystkich i w ogóle żelem pod prysznic jest ta. To jest taki... No, czy tu łapię, to chyba powinnam, wiecie co, światło włączyć. Tutaj to może by było lepiej. To jest najlepsze. To jest Winterberries. O, już zgubiło. Halo, nie na mnie. Tu, na Winterberries. Na mnie, tak. No, ale to jest po prostu mój ulubiony zapach. To pachnie tak słodkawo, bo ja lubię takie słodkawe zapachy, ale no, ze wszystkich słodkich zapachów ten jest najlepszy i ja to powtarzam od lat. Jak to tylko do nas przyszło, czasami jest taki zachwyt, że o Jezu, jaki to jest cudowny zapach. I wiecie, i potem mija, albo się gdzieś opatrzy, czy coś. Ale to nie, to jest u mnie cały czas. O, i książki jeszcze muszę pozamawiać. Właśnie książki, bo przychodziło do nas ostatnio też dużo takich sensorycznych książeczek, już wam pokażę. O, takich. To jest bardzo modne, to jest bardzo pożądane. Tutaj mamy tą sensorykę na każdej karcie w tej książce, w zależności od tego... O, zobaczcie. I to są różne właśnie takie wypustki. I te książki są po prostu ładne. O, ostrość, ostrość. Te książki są po prostu ładne. Bo mieliśmy do tej pory dinozaura, smoka, coś i one tam, te kolory były takie bardziej pstrokate. Te są bardziej takie pastelowe, bardziej stonowane, tak nie rażą w oczy. No mnie się ogólnie dużo bardziej te podobają, to jest inne wydawnictwo, nie znam go tak naprawdę, ale książki są super i to jest bardzo doceniane przez klientów tutaj u nas, bo przychodzą, jak tylko biorą jedną, to zaraz przychodzą na prezent, żeby dla kogoś wziąć. Także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No, że klienci nam tego fają, wiecie, w wyborze, że coś jest naprawdę super, bo często kupują książki też w ciemno, jest jakiś tekst, albo na przykład dla starszych dzieci do czytania książki, no i okazuje się, że wracają po całą serię. No, ale to jest też tak, że my te książki najpierw czytamy, albo najpierw mamy je w swoim domu, najpierw zamawiamy prywatnie, a potem dopiero właśnie one lądują tutaj u nas. No. Także powiem wam, że robię sobie kawkę, będę do was nadawać na Instagramie. I tymczasem bardzo wam dziękuję za takiego luźnego vloczka. No tak pomyślałam, że wezmę, pogadam do was, bo wiem, że po prostu czasami jedziecie samochodem, pociągiem, czy do gotowania nawet. To tak fajnie sobie odpalić ciocie Zu i tak tylko zerkać gdzie, nie gdzie, wiecie, jednym okiem. I ja też tak robię, ja też tak lubię, znaczy nie, że siebie oglądam, nie? Ale ja też tak lubię robić, osoby, które gdzieś tam lubię oglądać, no to tak fajnie sobie je pyknąć, żeby one do nas mówiły i nam towarzyszyły w tym, co robimy, nie? No, także dziękuję bardzo za dzisiaj. Jak możecie, zostawcie łapkę w górę i jeżeli wam się będzie chciało, to zostawcie mi serduszko w komentarzu, albo no najlepiej zostawcie jakiś komentarz, skomentujcie tutaj, bo
Później wiem, że jesteście, że mogę na was liczyć, że słuchacie tych vlogów, że po prostu, no ja nagrywam to dla was, bo ja mam tak naprawdę co robić w tym czasie. Teraz mogłabym wprowadzać faktury, czy siedzieć i coś tam zamawiać, a chciałabym wam sprawić przyjemność. No i po prostu tak podzielić się tym, co tam u mnie słychać, nie? Także dziękuję bardzo i do zobaczenia niedługo. Pa!